No, co my mamy, my Polacy, że tak kochamy te chmury? Jest w tym jakiś romantyzm, chmury, prawda? No tak sięgamy chmur, szczytów. Ale zobaczcie, jest w tym coś, bo tak, alpinizm zimowy, prawda? Z drugiej strony jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o szybownictwo. No, dokładnie. Po prostu kochamy coś przestworza. Faktycznie, nie wiem, na czym to polega, ale tak jest. Jest z nami Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka i dziś także ambasadorka K2 dla Polaków. Wyjątkowej akcji. Właśnie, bo trochę tylko powiedzmy, dla mnie to było nawet szokujące, bo ja przyznaję, że nie wiedziałem, że jest jakaś góra, w ogóle taka wysoka góra na świecie, niezdobyta zimą. Bo 30 lat temu Polacy, dokładnie Wanda Rutkiewicz, to też niesamowite, wspięła się jako pierwsza Polka, jako pierwszy Polak w ogóle na szczyt tej góry, ale zimą nigdy nikt. Co, jak to jest właśnie możliwe, że są jeszcze takie wyzwania w życiu, właśnie, które są niespełnione? I to jest niesamowite, że w XXI wieku, kiedy wydaje nam się, że już wszystko wiemy, zdokumentowaliśmy, zmapowaliśmy, opisaliśmy, że są takie miejsca i w ogóle takie osiągnięcia, które wciąż wydają się niemożliwe do zrealizowania. I rzeczywiście Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Polka weszła na K2, tak. K2, tak? Wcześniej taką też na Mount Everest. Ale zupełnie czym innym jest wspinaczka w sezonie letnim, a czym innym w sezonie zimowym. I dlatego przez wiele, wiele lat w ogóle uważano, że nie da się wspinać na ośmiotysięczniki, na te najwyższe szczyty, że nie da się wspinać w ogóle w sezonie zimowym, że wiatry, załamania pogody, że to jest coś, czego człowiek w ogóle nie jest w stanie dokonać. Dlaczego właśnie powstał polski alpinizm zimowy? Właśnie. Specjalny program, nazwane to zostało przez Wojtka Kurtykę zresztą sztuką cierpienia, w której Polacy są wyjątkowo dobrzy, należy to powiedzieć, bo kto dobrowolnie mógłby się zdecydować na takie jednak cierpienie? To są ekstremalnie niskie temperatury i huraganowe wiatry, wiele miesięcy czasami czekania w bazie na okno pogodowe, które pozwoli na zaatakowanie szczytu. I tak kiedy w 1980 roku Krzysiek Wielicki i Leszek Cichy pojechali z wyprawą, zresztą bo była to wielka wyprawa narodowa, szefem tej wyprawy był słynny kierownik naszych wypraw o licznych sukcesach, czyli Andrzej Zawada. I kiedy pojechali w 80 roku zdobywać Mount Everest zimą, jako pierwsi w ogóle na świecie, to ludzie naprawdę uważali, że to jest niemożliwe i że nie dokonają tego. Zrobili to. I tak rozpoczął się w ogóle nowy etap w historii eksploracji gór wysokich. Stało się to domeną Polaków. Rzeczywiście mieliśmy niezwykle dużo samozaparcia, żeby te kolejne szczyty w sezonie zimowym w pięknym stylu zdobywać. Aż do 2005 roku, kiedy pojawił się Simone Moro, wychowany trochę przy Polakach, od których też odbierał swoje szlify. No i jako pierwszy nie Polak wszedł na szczyt Shisha Pangmy w sezonie zimowym, ten 2005 rok. Ukradł nam jeden ośmiot. No wiesz, od 1980 do 2005, no zobacz jak długo byliśmy jedyni, byliśmy potęgą. I trochę zaczęła się taka rywalizacja międzynarodowa. W tej chwili jest jeden, ostatni szczyt niezdobyty w sezonie zimowym. Do zeszłego roku była to jeszcze Nanga Parbat, no ale Simone Moro wytrzymał tę górę i zdobył ten wierzchołek. Słuchajcie, a powiedz jedną rzecz, bo dla mnie to jest strasznie ciekawe. Jakie znaczenie ma technologia? Bo mówiłaś o wspinaniu się też latem. No teraz podobno to najlepsze okno na wchodzenie na Mount Everest to właśnie się skończyło chyba, bo to jest gdzieś marzec, kwiecień. Tak. Mhm. Ale i tak zginęło kilka osób. To była czarna seria teraz na Mount Everestie. Ale mając takie technologie kosmiczne, GPS, no rozumiem, inną odzież, komputery, nawigację satelitarną, to ma jakieś znaczenie we wspinaniu się na taką górę? Czy tak naprawdę tylko ludzka wytrzymałość, cierpliwość, odwaga? Ja uważam, że właśnie to jest niesamowite w dzisiejszych czasach, że kiedy nam się wydaje, że jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkim, że panujemy nad naturą. Zbudowaliśmy międzynarodową stację kosmiczną. Tak, ale nad siłami natury wciąż nie potrafimy panować. I trochę trudno nam się z tym pogodzić, trochę trudno nam oswoić tę myśl. I dlatego uważam, że eksploracja gór wysokich zimą i dokonywanie czegoś, czego jeszcze nikt rzeczywiście na świecie nie zrobił i przesuwanie tych granic naszych możliwości, że to jest naprawdę szalenie ważne, nie mówiąc o tym, że jako patriotka po prostu marzę o tym, żeby Polacy zdobyli najtrudniejszy szczyt ośmiotysięczny zimą, żeby Martyna, to K2 było teraz dla Polaków. Dochodzimy właśnie do K2 dla Polaków, tak, do tej wielkiej akcji, bo tak naprawdę chodzi o zbiórkę, tak? Zdaje się, że każdy z nas może się przyczynić do tego, żeby K2 zostało zdobyte przez nas, Polaków, przez naszą ekspedycję. To nie są małe pieniądze, powiedzmy od razu. Ile wam potrzeba pieniędzy?
Potrzebujemy jeszcze 100 tysięcy złotych, natomiast, no wiesz, zawsze jak będzie więcej, to też... Ja rozumiem, ale zdecydowaliście się na akcję crowdfundingową. Dlaczego? Na sponsor? Dlatego, że wiesz, kiedyś udawało się inaczej pozyskać te środki. Teraz no, jest taka potrzeba, żeby jednak poprosić was, widzów, o to, żebyście nas wsparli w tej zbiórce pieniędzy. I ja jako Polka po prostu uważam, że to jest ważne, żebyśmy wszyscy się do tego przyłożyli. Co więcej, wiesz, można z tego tytułu potem mieć jakby takie uczucie, że masz swój udział w zdobyciu zimowym K2, a dodam, że więcej osób było w przestrzeni kosmicznej niż kiedykolwiek postawiło stopę na szczycie 8000 zimą. Także K2 dla Polaków to jest bardzo ważna wyprawa teraz, która się odbywa. Chłopaki już się szykują, wylatują na wyprawę, żeby odbyć taką wyprawę unifikacyjną, żeby przygotować się. Co to znaczy? Wyprawa unifikacyjna polega na tym, żeby przećwiczyć sprzęt, skład ludzki. Przyzwyczaić do wysokości? Czy to... Wiesz co, no to ta aklimatyzacja nie zostanie do sezonu zimowego na pewno, ale żeby też przećwiczyć różne rozwiązania, żeby zobaczyć w ogóle możliwości konkretnych członków ekipy, sprawdzić trasę, którą potem będą się... Powiedz jeszcze tylko, kiedy ta wyprawa jest planowana? Wyprawa letnia nie, ta zimowa już, natomiast zimowa rusza w grudniu i może potrwać 2, nawet 3 miesiące i do niej się musimy przygotować i zebrać te środki. No to proszę pana. Także bardzo wnosimy i trzymamy kciuki naprawdę. Aleksander Doba, nieustraszony, my w niego wierzymy. Zakończył po 3 dniach, ale ja wierzę, że on dopłynie kiedyś do tego jeziora. Każdy z nas może mieć udział w sukcesie Polaków. No właśnie, w tylu dziedzinach nam się nie udaje. No. Zrzutce.pl. Ale w tylu się udaje. Zapraszamy na zrzutka.pl. Nasze polskie góry właściwie, chociaż to daleko od Polski, ale Polacy tyle tam sukcesów odnieśli, że to jest... Przypomnijmy, że z 9 tras na K2, 4 wyznaczyli Polacy, więc to jest polska górka, taki Kasprowy, tylko daleko. Także odzyskajmy K2.